Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Mamy taki oto wykres funkcji. Ona ma taki przebieg jak na rysunku. I mamy określić zbiór wartości funkcji f. No to zbiór wartości patrzymy na y. Najmniejsza wartość to jest minus 2, największa wartość to jest 5. Zbiorem wartości jest przedział od minus 2 do 5, czyli dotąd. Czyli nasz zwf to jest przedział od minus 2 do 5, odpowiedź A.